Co wiemy o ziemi sieradzkiej? Niestety często niewiele. Program szkolny obejmuje historię Polski i świata. Brakuje w nim jednak informacji o małych ojczyznach. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu postanowiła wypełnić tę lukę. Organizuje nietypowe lekcje historii. Takie działania, które są podejmowane w tej chwili przez bibliotekę, są jak najbardziej pożądane dla tego, żeby nasza młodzież, nasze dzieci mogły w tej bibliotece znaleźć coś więcej niż same książki. Takie lekcje, które odbywają się, pozwalają dzieciom i młodzieży poznawanie historii regionu, kultury regionu oraz wszystkiego tego, co związane jest z Sieradczyzną. Zależy mi również przez tą lekcję biblioteczną, żeby pokazać innym nauczycielom, że może dzięki Wam dotrze, że w bibliotece nie są nudne lekcje i że można tylko z książek korzystać, ale możemy zrobić różne te lekcje, różnego typu. Więc jeżeli może ktoś obejrzy i pomyśli, no fajna była lekcja, to może ja zadzwonię, może się umówię i zobaczymy. Bo sami wiemy, że teraz bardzo mało dzieci czyta książek. Ziemia sieradzka i sam Sieradz mają długą i bogatą historię, a historię tworzą ludzie. Często myślimy, że ci, którzy wpływali na dzieje całego narodu, byli związani z dużymi miastami. Nic bardziej mylnego. Przekonały się o tym dzieci z kółka historycznego działającego w szkole podstawowej nr 1 w Sieradzu. Znamy bardzo dużo osób związanych z Sieradzem. Przechodzimy czasami ulicą i widzimy nazwę ulicy i nie zastanawiamy się, kto to jest, czy obok pomnika. I nigdy nie myśleliśmy, co to była za postać, że dlaczego miasto dało nazwę takiej ulicy. Dzieci wyszukiwały z książek informacje o czterech postaciach historycznych związanych z Sieradzem. Musiały też znaleźć na planie miasta ulice noszące ich imiona. W centrum miasta jest ulica Leszka Czarnego. Z podręczników historii wiadomo, że był następcą Bolesława Wstydliwego. Dzieci w bibliotece dowiedziały się o nim znacznie więcej. Potem musiały zaprezentować księcia swoim kolegom i przekonać jury, że to właśnie on powinien być ambasadorem Sieradza. No, dlatego, że kiedy on przejmował panowanie może tak nad Polską, Sieradz jeszcze nie był znany, był wręcz zacofany może. I kiedy on zaczął rozsławiać Sieradz, zaczęliśmy, nasze rodzinne miasto zaczęło się wzbogacać w gospodarce i w znajomości. Polska po prostu zaczęła się jednoczyć. Postacią prawie zupełnie nieznaną w Sieradzu jest Filip Sulimierski. Młodzi historycy poznali jego życie. Dowiedzieli się, że z jego dorobku naukowego korzysta się do dziś. Był przyrodnikiem i geografikiem. Pisał słownik geograficzny Królestwa Polskiego. I tam bardzo dużo się znalazło właśnie o Sieradzu. Kolejną postacią jest Ary Sternfeld. To on obliczył orbity, po których latają sztuczne satelity. Dzieci dowiedziały się, jak i gdzie pracował. Ważne jest również to, że zawsze podkreślał, że Sieradz to jego rodzinne, ukochane miasto. Dziecięce jury zdecydowało, że ambasadorem Sieradza powinien być Antoine Cierplikowski. Zaimponowało im to, że z ogromnym uporem realizował swoje marzenia. Dzięki talentowi stworzył współczesną kobietę. Ta niezwykła lekcja historii bardzo się dzieciom podobała. O sławnych sieradzaninach się dużo nauczyliśmy dzisiaj. Wiele o nich można było przeczytać. Możemy się teraz podzielić relacjami z koleżankami i kolegami z klas na ten temat. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy na temat Sieradza i ich ludzi, którzy reprezentują na przykład Sieradz. No i bardzo fajna była ta lekcja ogółem. Co było takiego fajnego? Dlaczego jest ciekawa? No mogliśmy sami pracować ze źródłami, mogliśmy wszystko zrobić tam. Koło historyczne w Sieradzkiej Jedynce powstało w ramach projektu Kolorowy Parasol, finansowanego z unijnego programu Kapitał Ludzki. Prowadząca je Ewa Razum docenia zalety lekcji organizowanych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Na kole często rozmawialiśmy o słynnych sieradzaninach, o patronach ulic sieradzkich, ale dzisiaj rzeczywiście pracowały same. Jak pani ocenia te lekcje? Tak jak i mnie, trema strasznie zjadła, ale wydaje mi się, że poradziły sobie z tym wszystkim. Ja chciałam pokazać tutaj przez tą lekcję, że można w inny sposób wykorzystać czas, nie tradycyjną lekcję biblioteczną, taką, gdzie tylko słuchają, oglądają książki, bo z tego nic nie wyniosą, bo zapamiętają 5 słów na raz. Natomiast chodziło mi o to, żeby oni sami się zaangażowali, żeby sami dotarli do różnych źródeł.
Wiedza o tym, jak i gdzie szukać informacji, będzie dzieciom potrzebna nie tylko w szkole, ale również w życiu zawodowym. Najważniejsze jest to, że poznają bogatą historię swojego rodzinnego miasta i ziemi sieradzkiej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Przedszkolaki na przykład mogą nauczyć się, jak ubrać choinkę, ale nie bombkami. Mogą przecież same przygotować ozdobę z papieru.